Siemanko, pokażę dzisiaj stare to już jak świat te glicze na żetony. No ale że my mieszkamy w zapiździałym kraju, to tak w tym kasynie grać nie możemy, ale dzięki filmikowi Ashixa z tym VPN-em możemy grać. I tu pokażę dwa sposoby. Najpierw jak zarobić te żetony, czyli no kupić tego prywatnego krupiera tam w penthouse'ie, zagrać. No i gramy w blackjacka. No zasady proste, trzeba mieć jak najwięcej oczek do 21, no to można przeczytać. I tu każdą wygraną najlepiej zapisywać zmianą stroju, tak jak tu. No ja mam tam ileś, dobieram kolejną kartę, no i najlepiej stawka max, nie? Jak już się bawić, to na maksa. Mam 20. Krupier przegrywa, ja wygrywam, petarda, odchodzę od stołu, zmiana stroju, zakręci się te kółko, siadam jeszcze raz, gram. Jak wygrywam, robię to samo, odchodzę od stołu, zmieniam strój, żeby zapisać, gram ponownie, znowu, stawka max. Jak przegrywacie, bardzo szybko musicie odłączyć internet, PS4, podwójne kliknięcie, Xboxy muszą się tak robić, jak tu ja pokazuję. Czyli ja przegrywam, to wchodzę szybko w ustawienia, sieć na Xboxie, przejść do trybu offline, online, wyrzuci mnie do fabuły, czy jak to nowa generacja, to do menu głównego. Tu akurat pokazuję na stare jeszcze, na Xbox One. No ale wbiję na sesję dla zaproszonych, pokażę, że mimo że przegrałem, dałem tam offline, online, nadal mam te żetony, które wygrałem, które zapisałem zmianą stroju. Zgadza się? Zgadza się. To teraz druga część, jednak tutaj będziecie potrzebowali już program Netcat. Są inne darmowe, tam jeszcze inne programy do cięcia tego internetu, ale nimi tego nie zrobicie. Tu potrzebny wam Netcat i no dwie konsole lub zaufany znajomy. Jeżeli nie macie VPN-a, możecie raz dziennie pobrać premię gościa i też wam to zadziała, ale to wtedy tylko raz dziennie. Jeżeli możecie grać w kasynie, siadacie do którejś z tych maszyn, najlepiej taka, co najmniej najmniejsze stawki ma, najmniej żetonów wam zabiera, i siadacie przed maszyną, czekacie, blokujecie konsolę Netcatem, znaczek Xboxa czy tam PS-a, i teraz tak, logujecie się drugą konsolą, jak macie już porządną sumkę tych żetonów nazbieranych, to logujecie się drugą konsolą, wbijacie na sesję, idziecie do kasyna i wszystkie te żetony wymieniacie, ile tam jest, tu jest 10 400 000, 10 500 000 prawie, wymieniam. Najlepiej wyjść na zewnątrz z tego kasyna, też zmienić strój, żeby gra się zapisała. Jak było widać, dodało mi do konta 10 milionów. Żetony wszystkie na zero. I zmiana stroju. Zakręci się kółko zapisu. Możecie zamknąć grę, czy tam iść na fabułę i dopiero zamknąć grę. Nieważne, jak wy to zrobicie tą drugą konsolą. Teraz tak, znowu konsola numer 1. Odblokowujecie sobie te konsolę, odblokujecie tym netcatem, jeden ruch maszyną, najlepiej jest tutaj przegrać, żeby odjęło te tam 25 żetonów, i to samo, tutaj najlepiej zrobić nawet dwa zapisy gry. Ja tam wychodzę zawsze na zewnątrz. Jak widać, stan konta mam tutaj, no tam 3 czy 7 tam w środkowo te cyfry, i też zrobię zmianę stroju, raz. Tu trochę przyspieszę. Jest jeden zapis. Ja tutaj robię dwa razy zawsze. Chociaż i tak tu pokażę, pójdę na fabułę, wrócę na sesję online, nie będzie dodanej tej kasy. Na nowych generacjach najlepiej jest przejść do menu głównego i z menu głównego wrócić do gry. Może tu pokażę. Nadal jest tam 337, już chodzi mi o te dziesiątki, nie całą kwotę. No i tak jak mówię, ja tutaj poszedłem na fabułę, wróciłem na sesję
dla zaproszonych, nie dodało tej kasy, nie odjęło mi żetonów. Musiałem wyjść jeszcze raz do menu głównego i z menu głównego wrócić do gry. No można też od razu zamknąć grę, ale wtedy jeżeli robicie ten sam myk co Asix pokazywał, że już nie korzystacie z tego hotspotu z Protona, tylko swojego, no to już nie zagracie w kasynie. Tak jak widać, kasy nie dodało. Idę na menu główne, z menu głównego wracam na fabułę i online i już wtedy jest te 10 milionów z wymienionych żetonów jest dodane do mojego konta, a tych żetonów, które wymieniałem, nie straciłem i mogę to powtarzać tak w kółko. Że, no jest to stare, no tylko że my nie mogliśmy grać, no kiedyś mogliśmy grać, tam pamiętam jak się używał Avasta, VPN-a i jakieś Connectify, ale to wszystko teraz jest płatne, drogie, a tu jest opcja grania za darmo. Teraz, o widać, już 10 milionów doliczone do mojego konta, no i wejdę do kasyna pokazać, że jedyny ubytek w żetonach jaki tu miałem, no to ten za ten ruch na tym automacie. Także macie zaufanych ziomków, czy macie dwie konsole, możecie naparzać. Nie wiem, czy GTA jeszcze jest w Game Passie, czy nie, jeżeli jest, chociaż wątpię, to możecie użyć zamiast drugiej konsoli komputer i zagrać w, w tej chmurze, tym Game Passie całym i zrobić to tak samo. Także żetony są, 10 milionów jest dodane do konta. Glitch petarda. Pozdrawiam. Elo. Shop for the hottest new fashions at the casino store.